kiedy się rozwodzisz albo kiedy się rozstajesz, masz tylko i wyłącznie dwie drogi, którymi możesz pójść. Pierwsza droga sprawi, że rozwód będzie Twoją szansą na lepsze życie, rozwiniesz się i wykorzystasz ten bardzo trudny moment, żeby Twoje życie było lepsze. A druga droga doprowadzi Cię do tego, że zostaniesz w tym bólu, w smutku, w wszelkich negatywnych emocjach na o wiele za długo. Ostatnio otrzymałam telefon od osoby, która była bliską osoby rozwodzącej się i poprosiła mnie o pomoc, dlatego że osoba, której miałam pomóc, rozwiodła się ponad 5 lat temu i nadal nie wyciągnęła wniosków z rozwodu. Dalej żyła w bólu, w cierpieniu, w rozpamiętywaniu tego, co było przed rozstaniem. Dalej miała nadzieję, że były mąż do niej wróci, pomimo tego, że wszelkie racjonalne dowody, cała rzeczywistość wręcz krzyczała, że to nie nastąpi. Natomiast wszyscy wiedzieli to dookoła, a ona nie potrafiła tego zrozumieć. I właśnie ten telefon był wołaniem o pomoc jej bliskich, aby w końcu wzięła się za siebie, wzięła się za swoje emocje, wzięła się za swoje życie, a nie, no i przerwała tą pięcioletnią wegetację. Nie jest to odosobniony przypadek. Często pracując z osobami, które się rozwodzą, bądź które się rozwiodły, a zaczynam pracę na przykład z nimi kilkanaście miesięcy albo kilka lat po rozwodzie, wiem, jak ważne jest, aby ten etap zamknąć i z perspektywy czasu spojrzeć, żeby on naprawdę Wam potrzebny. Dlatego zdecydowałam się, że będą na kanale pojawiać się filmy, które pokażą Wam, jak przejść tą drogę i jakie kroki wykonać, aby finalnie rozwód był dla Was dobrym wydarzeniem. Nie wiem, na którym jesteście etapie rozwodu. Jeżeli jesteście na początku, jeżeli jesteście świeżo po rozstaniu, to co mówię, może wydawać się dla Was abstrakcyjne, wręcz niewiarygodne, ale przeszłam te kroki z moimi klientami, przeprowadziłam kilkadziesiąt osób od czasu rozwodu do czasu zamknięcia tego etapu i rozpoczęcia nowego, starego życia. Więc na tym kanale pokażę Ci, jak przejść te kroki, jak one wyglądają, na czym trzeba się skupić, żeby pójść tą drogą właściwą, czyli owszem, doświadczyć bólu, doświadczyć cierpienia, bo jest to całkowicie normalne, jest całkowicie naturalne, wręcz jest potrzebne, żeby przejść ten proces prawidłowo. Nie możesz się odrodzić, nie możesz zacząć nowej drogi w momencie, kiedy gdzieś w środku jeszcze będzie ból, będzie smutek. A jak pozbyć się bólu i smutku? Po prostu go przeżyć. I wiem, że to jest bardzo ciężkie, dlatego że nieraz jak widzę, jak przeżywają ten ból i cierpienie moi klienci, jest mi po prostu smutno, ale też wiem, że to jest bardzo potrzebne do tego, aby wybrać i przejść tą właściwą drogą, że rozwód będzie dla Ciebie szansą na nowe, dobre życie. Kiedy wybierzesz tą drogę pełną smutku i cierpienia i zatracisz się w tym, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. I wyobraź sobie dwie sytuacje. Kiedy jesteś teraz na początku rozstania, na początku rozwodu, to wyobraź sobie, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie za dwa i pół roku. Jak chcesz mieć uporządkowane emocje? Czy chcesz dalej odczuwać ten smutek, ten ból i rozpamiętywać to, co było wcześniej? Jeżeli tak, no to
wyłącz ten film i nie oglądaj kolejnych filmów. Natomiast jeżeli chcesz, żeby rozwód był twoją nową drogą i chcesz poznać te kroki, które przygotowałam na podstawie mojego doświadczenia, to zapraszam cię do subskrybowania, do zadawania pytań na kanale i do oglądania tych filmów, w których podzielę się swoją wiedzą. Zapraszam. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.